Witajcie, moi drodzy przyjaciele. Dzisiaj po długiej przerwie film z mojego studia. I dzisiaj, jak część z Was mogła się domyślić po mandali, która jest za mną, będzie przekaz od Marii, której oddaję teraz głos. Moi drodzy, święci oraz umiłowani przyjaciele, pokój. Spokój. Pokój z bliskimi. Kto jest bliski Twojemu sercu? Czy jesteś pojednany z tą osobą, z tymi osobami, które są bliskie Twojemu sercu? Czy też może zdarza się, że ludzki umysł wchodzi pomiędzy Was? Zobacz proszę, jak to was, to jesteś ty, po jednej i po drugiej stronie. A to, co wchodzi pomiędzy was, ten ludzki umysł, to jest to oddzielenie, pofragmentowanie, w którym ty siebie dzielisz na pół. Jak z podzielonego siebie ma nie wynikać konflikt? Konflikt jest naturalną konsekwencją, kiedy fragmentujesz coś, co jest jednością. Jeżeli więc oddzielasz się od swoich bliskich, od osób bliskich Twojemu sercu, fragmentujesz rzeczywistość. Czy mieszkanie w innym domu niż ktoś, lub też przebywanie w odległości większej niż parę kroków, wynoszącej może parę tysięcy kroków albo parę tysięcy kilometrów. Czy to jest oddzielenie się od kogoś? Czy bliskość fizyczna oznacza zawsze bliskość? I czy odległość fizyczna oznacza zawsze odległość? Dystans pomiędzy ciałami nie ma znaczenia, ale dystans w Twoim umyśle ma wielkie znaczenie. Jeżeli budujesz mur przed kimś, budujesz mur przed sobą, w złudzeniu, w iluzji. Dlaczego chcesz się oddzielić od kogoś, od siebie, od jakiegoś złudzenia, czy też punktu patrzenia i postrzegania siebie? Ponieważ w niego wierzysz. Innymi słowy, oddzielasz się od ludzi, ponieważ wierzysz w ich problemy. Wierzysz w problemy Twoich rodziców, Twojego partnera czy małżonka, swojej dziewczyny, chłopaka. Wierzysz w problemy swojego dziecka i wtedy budujesz mur, którym odsuwasz się od tych ludzi. To, do czego jesteście prowadzeni w tym świecie, to jest rozpoznanie, że tego świata nie ma i że nie jest on prawdziwy. A skoro prawdziwym on nie jest, nie powinno dla ciebie stanowić trudności przebywanie wewnątrz złudzenia. Dlaczego tak jest, że postanawiasz uwierzyć, że ten świat jest prawdziwy, a razem z nim problemy twoich braci oraz sióstr? Ty nie rozwiążesz ich problemów, bo nie jesteś od tego, ale ty możesz pozwolić sobie na widzenie ich w prawdzie, jako świętą, wolną świadomość. I wtedy możesz przebywać z dowolną istotą bez osądu. A jeżeli w tobie nie ma osądu, w tobie nie ma bólu. A jeżeli w tobie nie ma bólu, paradoksalnie, pomagasz swoim braciom oraz siostrom.
swoim bliskim, a bliski ci może być każdy, przed kim nie oddzielisz się murem. Po co oddzielać się murem od chorych, skoro choroba nie istnieje? Jak zastanowisz się przez chwilę nad tymi słowami, zrozumiesz, w jaki sposób ten, którego nazywacie moim synem, uzdrawiał trędowatych. Nie oddzielał się od nikogo. Nigdy. Zauważ, jak ludzki umysł buntuje się i mówi: nie, ta osoba jest chora na tą czy na inną chorobę. Ona może być zaraźliwa dla kogo? Kto może się zarazić? Chrystus w tobie, który tylko chce kochać? Czy w wibracji miłości choroba jest możliwa? Czy też choroba powstaje w wibracji lęku? Jeżeli lękasz się czegoś w tym świecie, już jesteś chory, ponieważ lęk jest jedyną chorobą, jaka jest, a miłość jest jedynym antidotum, jakie istnieje na tą jedyną chorobę, jaka jest. I owszem, z perspektywy oczu ciała, ta choroba przejawia się w najróżniejszych formach, najróżniejszych dolegliwościach mentalnych, dolegliwościach ciała, dolegliwościach w związkach, w pracy. Prawda natomiast jest taka, że to jest tylko lęk przed czymś. Przed czymś, co nie jest ukochane, a antidotum zawsze jest miłość. Zawsze jest miłość wobec siebie, wobec tego ciała, ale również wobec tego świata, ponieważ to, co ci otacza, również jest twoim ciałem. Jeżeli utożsamisz się tylko z tym ciałem, jesteś w błędzie, jesteś w ego i twoim celem będzie zapewnienie dobrobytu temu ciału, którym ty zawiadujesz, a pozostałe ciała będą dla ciebie mało istotne. Zrozum proszę ponownie znaczenia ciała Chrystusa. To wszystko to jest ciało Chrystusa. To jest inkarnacja Boga. I wszystkiemu należy się taki sam szacunek. I tak jak ty w przeszłości byłeś małym dzieckiem i pewnych kwestii ziemskich nie rozumiałeś, pomimo tego, że posiadałeś doskonałe zrozumienie kwestii boskich, jako noworodek na przykład, teraz zapomniałeś i nie rozumiesz kwestii boskich za bardzo, ale bardzo dobrze pojmujesz kwestie ludzkie. I jako taka osoba, która wzrasta w pojmowaniu rzeczy boskich właśnie, potrzebujesz szanować tych, którzy są od ciebie młodsi. Czyli osoby, które nie mają jeszcze wglądów, jakie ty masz. Tak jak ty byłeś szanowany przez ten świat jako noworodek i pomimo tego, że nie potrafiłeś sam za siebie załatwić pewnych czynności, pewnych spraw i potrzebowałeś opieki, tak samo i wy posyłani jesteście. Posyłani jesteście do opieki nad swoim młodszym rodzeństwem. I pomimo tego, że sami nie jesteście dorośli i nie potrzebujecie czuć się dorosłymi, jako iż jesteście w tej chrystusowej rodzinie parę nic nieznaczących kroków bliżej Boga, to czyni was w boskiej rodzinie tymi starszymi dziećmi. I tak jak rodzic może być zajęty opieką nad całokształtem, dzieci, te starsze, uczestniczą w wychowywaniu tych najmłodszych. I pomimo tego, że te starsze dzieci nie są rodzicem i on zawsze ma naczelną władzę, czy też ma najwięcej do powiedzenia,
Tak w waszym ziemskim kontekście, nie bójcie się, proszę, pomagać tym młodszym. Czy rodzic zawsze cię posyła jak któreś z twoich rodzeństwa płacze? Nie. Czasami idzie sam. Czasami podsyła ciebie. Pamiętaj, że ty również jesteś dzieckiem i również jesteś w procesie wzrastania. I twój wzrost jest dla rodzica tak samo istotny. Po prostu w ramach własnego wzrostu właśnie rodzic wie, kiedy bardziej pomocne dla ciebie będzie opiekowanie się nad rodzeństwem przez pewien odcinek czasu, tak, aby samemu szybciej się nauczyć i szybciej dorosnąć. A ten wzrost jest tym, na czym wam zależy. Dlatego przychodzi taki moment w życiu wielu z was, kiedy czujecie to zawezwanie do służby swoim braciom oraz siostrom właśnie. Możliwe, że ten moment nadszedł dla ciebie już. Po czym to poznasz? Po tym, że życie w jakiś sposób postawi przed tobą osobę czy osoby i nie będziesz wiedział, skąd będą z ciebie płynąć słowa lub czyny, które odcisną pozytywne piętno, czy też wspomogą życie oraz przemianę tych, którzy będą przy tobie. Zauważ, nie ty sam szukasz uczniów, lecz to Bóg Ojciec, Stwórca, stwierdza w swojej nieskończonej mądrości, to dziecko trochę już urosło, aby wspomóc go we wzroście, pośle mu taką dwójkę do opieki. Niech przez pewien czas ich dogląda. Zauważ, proszę, że cel, jakim jest wzrost ogółu, czy też przebudzenie ogółu, pozostaje taki sam. A w ramach lepszej realizacji tego celu, czyli szybszej, maksymalizowane jest skuteczność, efektywność. Czyli, jeżeli Bóg powie ci, że masz komuś pomóc i ten ktoś będzie postawiony na twojej drodze i zdziwisz się, ja nie umiem, ja nie potrafię, ja nie wiem, co mam powiedzieć tej osobie, ale pomimo wszystko ta osoba przyjdzie do ciebie i będzie prosić o pomoc, wręcz o nią błagać, wtedy dla ciebie jest to oznaka, rozumiem, tak, Ojcze? Najwyraźniej do tego mnie posyłasz. To też teraz będę czynił. Nie tworzysz z siebie wówczas sztucznego tworu, jakim jest nauczyciel, ponieważ jest tylko jeden nauczyciel. Bóg, Duch Święty, jedyny nauczyciel. Cała reszta, czyli my wszyscy, jesteśmy dziećmi Boga, czyli Jego uczniami. Czy uczeń nie może pomóc innemu uczniowi? Czasami. Czasami może nawet uczeń będzie potrafił lepiej wyjaśnić jakąś kwestię niż nauczyciel z tego i wyłącznie tego powodu, ponieważ jest bliższy uczniowi, a uczeń szuka czegoś, co rozumie, a jeżeli nauczyciel jest od niego niezwykle odległy, dla niektórych ludzi Bóg jest niezwykle odległy, to potrzebują oni kogoś, kto będzie bliżej nich, może nawet kosztem tego, że ta osoba nie mówi pełnej prawdy. Jeszcze raz podkreślę to zdanie. Czasami dystans między osobą a nauczycielem, czyli dystans między osobą a Bogiem, jest tak gigantyczny, że ta osoba nie jest w stanie Boga usłyszeć. Ale Bóg tak kocha tą osobę, że chce mimo wszystko do niej dotrzeć i pomóc jej na tyle, na ile ona jest gotowa. Na tyle, na ile sama chce. I widząc, że jest w niej niewielkie chociaż otwarcie, Bóg musi w pewnym sposób
wysłać do tej osoby jakiegoś nauczyciela, który nie będzie co prawda samym Bogiem, ale będzie kimś bliższym tej osobie, takim, którego ona będzie w stanie zrozumieć. Chociaż trochę. I pomimo tego, że ten uczeń jest również uczniem i nie mówi prawdy, czyli jest i nauczycielem, i uczniem jednocześnie. Takie troszeczkę pokręcone słowa. Ale proszę, zostańcie jeszcze chwilę z tą metaforą. Ten uczeń będzie zbliżony do tego i w tym procesie ich wzajemnego nauczania się oboje mogą wzrosnąć. Oboje mogą wzrosnąć. I Bóg tylko cieszyć się na te okazje, w których zarówno ty, jak i osoba, której pozornie przekazujesz prawdę, swoją prawdę, jako oboje wzrastacie. Bóg jest z tego niezwykle rad. I w taki sposób organizowane jest twoje życie na górze. Wiesz, w tym miejscu, w którym za kulisami są planowane różne ruchy czy przetasowania. W taki sposób jest to organizowane, aby twoja droga była jak najkrótsza. Jeżeli przychodzi ten moment, w którym jesteś wzywany bezpośrednio przez życie, tak, teraz twoja kolej, twoja, wiesz, że do ciebie teraz mówię, to znaczy to, że Bóg ma rację. A jeżeli będziesz się przed tym wstrzymywać, zatrzymasz całą swoją wędrówkę, całą swoją drogę. Tak więc proszę cię, nie wyczekuj tego momentu, jeżeli on jeszcze nie nadszedł. Ponieważ wcale nie jest on lepszy. A cały ten rozwój również jest metaforą, ponieważ wprawdzie to jest tylko otwieranie oczu kogoś, kto śpi. Ci tak zwani zaawansowani uczniowie, starsze dzieci, one po prostu troszeczkę mniej śpią niż pozostałe. Po prostu tak mrugają szybko oczami. Ale skoro pozostają w formie, w pewnym sensie cały czas śpią. Dlatego też nie czci nigdy nikogo w formie, ponieważ jeżeli to zrobisz, czcisz złudzenie. I to chcę podkreślić po stokroć. Nigdy nie czci żadnej osoby, żadnego miejsca, żadnej książki. To jest forma, czyli złudzenie, czyli nieprawda. Ta forma może cię doprowadzić do Boga, może cię do Niego przybliżyć, ale jeżeli zaczniesz chociaż w drobny sposób ją czcić, przestajesz czcić Boga. I myślisz, że Bóg zrobi takie głupstwo, jakim jest inkarnowanie się w formie. Dlatego on nie stworzył, ponieważ Bóg nie stworzył złudzeń. Bóg tylko pozwolił, czy też zgodził się, aby jego dziecko zasnęło, ponieważ miało ono niezwykle silne pragnienie, aby zasnąć. On tylko powiedział, dobrze, na chwilę, zdrzemnij się. Myślę, że ten przekaz dał wielu z wam do myślenia. Proszę, nie analizujcie tych słów za bardzo, ponieważ one również są tylko wskazówką, tylko drogowskazem, tylko pewnym sposobem patrzenia. Jest wiele innych sposobów patrzenia na kwestię Boga. Każdy z nich jest tak samo właściwy, a patrząc z innej perspektywy, wszystkie tak samo się mylą. Nie da się na Boga spojrzeć słowami. Nie da się Go opisać. Nie da się Go doświadczyć w tym świecie. Można jedynie używać tego świata po to, aby tego Boga czuć jak najbardziej, ma na maksimum swoich możliwości. To jest sprawa jedna. A druga, równie ważna, aby Nim emanować w tym świecie. Po to też jesteś i to jest twoja naczelna funkcja, dużo ważniejsza niż jakiekolwiek zabawy w nauczanie kogokolwiek. Emanowanie Bogiem. To sprawi każdemu z was najwyższą radość. Emanujesz Bogiem, kiedy czujesz się z Nim połączony, a jednocześnie czujesz się połączony z tym światem. Nie czujesz się od Niego oddzielony murem w żadnym stopniu. Wtedy emanujesz czystym pokojem i wtedy jest ci dobrze. Dobrze nie na zasadzie
Odczuwasz krótkie uniesienie po zaspokojeniu jakiejś ziemskiej, ludzkiej, cielesnej zachcianki. Tylko dlatego odczuwasz pokój, ponieważ nim jesteś i jesteś w stanie, w którym temu po prostu nie zaprzeczasz. Całe to gadanie o oświeceniu, o przebudzeniu, to jest tylko zaprzestanie, zaprzeczania czemuś, co już jest. Jest jednocześnie bardzo mądre i bardzo ciche wobec ego. Nieme. Bóg nie dyskutuje nigdy z ego. Tak więc, jeżeli zobaczysz jakiegoś brata lub siostrę, którzy są głęboko, głęboko, głęboko pogrążeni w wiarze, wierze w złudzenia, wówczas dostrzeż jedynie prawdę tej osobie. Dostrzeż jedynie, ona nie zasnęła, ona nie śpi. Ja w to nie wierzę. Nie będę jej potępiał, ponieważ to jest nieprawdziwy wizerunek. Ale również nie będę w sposób sztuczny próbował ją naprawić. Wiesz co, ja pomogę ci, wiem jak ci pomóc. Masz tutaj, proszę, książkę. Co to za bzdury, zwariowałeś? Idź się lecz, bum. Ile razy spotkałeś się z takim zachowaniem? Najprawdopodobniej parę razy w życiu miałeś taką sytuację. Emanowanie Bogiem. To jest główne, naczelne wasze zadanie. W ramach tego zadania czasami będziecie proszeni o powiedzenie parę słów. Nie zawsze. Bardzo często będziecie milczeć, bo nie ma nic do dodania. Bo Bóg jest milczeniem. Ciszą. Brakiem ludzkich koncepcyjnych myśli. Czystym doświadczeniem. Czystą komunią oraz jednią. Kochamy was. Amen.